Wow, one są świetne! O wiele lepsze od tej naszej pierwszej zawodnej pary prototypów. Zawodny prototyp. Co za ściema, to jakieś kula... Moja córka miała przyjść, żeby... O, dzieci, to jest właśnie Fredka. Powodzenia, idę do książek kucharskich. Dobra, dziś będziemy czytać rodzinny piknik króliczka z Markusia. Trochę mnie dzisiaj nosi. Tak? Dlaczego masz długą szyję? No właśnie, w nagrodę czytasz jako pierwsza. Zaraz wracam. Poradzisz sobie. Bla, bla, bu, bla, 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 jegalo, dydu. Widzę piknik! Błaga, stop! Wow, cześć Fredka. Ale mnie zaskoczyłaś. Tak, jestem. Wiesz, cieszę się, że przyszłaś. Ja też. Tak. Przedstawię cię mojej rodzinie. Rodziców już znasz. Witaj, skarbie. Miło cię widzieć. Na pewno pamiętasz Zuzię. Siemasz. A moją babcię poznałaś wtedy, na urodzinach. No pewnie, babcia Hilda. Nie lubię cię, Smarkulo. Kochani, worki na ziemniaki same nie będą się ścigać. Szybciutko na miejsca, dzieci! A niech to, dzieci! Przyniosę ci jeszcze trochę lemoniady. Będę dosłownie za chwilkę, dobra? Ale się pośpiesz. Wyścig to atrakcja pikniku. Jest dobrze! Mamuba peplikowa, tada poplikowa. Super. Wszystko w porządku, skarbie? Kotku, do biblioteki nie wchodzimy z piciem. A wiem, to przez to czytanie. Zaschło mi w gardle. O, cudownie. Chyba zostanę posłuchać. O, wcale nie musisz. Smarkuś wiedział, że nie wolno kraść ciasta, ale wyglądało pysznie. Wiedział, że jego przyjaciel mocno się nad nim napracował. Jakby się poczuł, gdyby ktoś je ukradł? Byłby smutny, byłoby mu źle. Mógłby się nawet wściec. Ale nasz Smarkuś był głodny, nie wiedział, co robić. Co powinien zrobić? Co zrobi nasz Smarkuś? Ja burzę do toalety. Tak! Mamo, weź ją!